Rado, nigdy w historii nie wygraliśmy w Łęcznej, także nikt w tym sezonie nie zdobył tutaj tego terenu, natomiast no, trzeba sobie też chyba uczciwie powiedzieć, że trochę zbyt mało argumentów daliśmy dziś, żeby przynajmniej tutaj chyba dziś zremisować. Tak, dokładnie. Nie wygraliśmy tutaj jeszcze w Łęcznej, szkoda, bo myśleliśmy, że przełamiemy dzisiaj tą pasę i wygramy. Niestety się nie udało, tak jak powiedziałeś, że mieliśmy mało argumentów, stworzyliśmy sobie mało sytuacji. Górnik Łęczna dobrze wszedł w ten mecz w pierwszej połowie, strzelił bramkę, wygrywał 1-0. Szkoda, bo jeszcze w końcówce pierwszej połowy mieliśmy dobrą sytuację. Julek wychodził praktycznie sam na sam, został faulowany. Mieliśmy w dobrej sytuacji wolnego. Szkoda, że to nie zostało zamienione w bramkę, bo byśmy schodzili do szatni z wynikiem remisowym i by było łatwiej wejść w tą drugą połowę, a niestety w drugą połowę weszliśmy też nie za dobrze. Przegraliśmy praktycznie środek boiska, nie zbieraliśmy tych drugich piłek, nie wygrywaliśmy piłek w powietrzu. No nie mieliśmy argumentów, może ja miałem jakąś też sytuację taką z głowy, ale to nie wiem, czy można to uznać za sytuację, bo był lekki szał, bramka złapał w koszyk, więc to tyle chyba było z drugiej połowy. Czasami było trochę nerwowo na boisko, szczególnie gdzieś w grze obronnej, trochę niedokładności. Z czego twoim zdaniem to mogło wynikać? Tak, było troszeczkę niedokładności. Moim zdaniem to mogło wynikać z tego, że mało się utrzymywaliśmy przy piłce i jak mieliśmy tą piłkę, to nie byliśmy pewni. Jakbyśmy mieli częściej tą piłkę, to byśmy mieli większą pewność siebie i byśmy się lepiej czuli. Dlatego tak jak z Odrą graliśmy w piątek, więcej mieliśmy tej piłki, przegrywaliśmy tą piłkę przez środek, więcej się utrzymywaliśmy i lepiej nam się grało. No i myślę, że tego dzisiaj zabrakło i niestety przegraliśmy mecz. Rado, czy będzie zakaz patrzenia w tabelę? Już tak pół żartem, pół serio, bo w tym sezonie jak gramy o pierwsze miejsce, to z reguły nam nie udaje się wskoczyć na tą pozycję lidera. Gdzieś mieliście to z tyłu głowy, że jest szansa na to pierwsze miejsce? Powiem szczerze, że ja dzisiaj tak patrzyłem w tabelę i mówię, fajnie by było, jakbyśmy wygrali ten mecz, byśmy mieli 40 punktów i naprawdę by była już ta przewaga gdzieś tam nad tymi drużynami niżej. Już dosyć spora, więc no co, chyba nie trzeba patrzeć w tabelę i trzeba się skupić na każdym najbliższym meczu i grać po prostu o zwycięstwo. Elmax, oficjalny sponsor GKS Tychy.